Hej, tu Weronika, witam Was w kolejnym odcinku vloga. A dzisiaj, tak jak już wspomniałam w poprzednim odcinku, opowiem Wam o kilku celebrytach, dokładnie 8, które dostały zakaz wjazdu bądź zakaz promowania się w Chinach. Ostatnio opowiadałam Wam o kilku filmach, tego vloga znajdziecie gdzieś tutaj, które nie zostały wpuszczone do chińskich kin, albo zostały z nich wycofane. Możecie to zobaczyć. A dzisiaj przejdziemy do kolejnego tematu, czyli opowiem Wam o kilku znanych osobistościach, głównie muzyka i aktora, którzy nie mogą wjechać do Chin z różnych powodów. Zaczynajmy! Po pierwsze, tak jak już wspomniałam w poprzednim vlogu, Brad Pitt. Brad Pitt ma zakaz wjazdu do Chin za udział w filmie, za odegranie głównej roli w filmie 7 lat w Tybecie. Ten film opowiada o takim austriackim wspinaczu, który przyjechał do Tybetu, ale zaczęła się wojna i nie mógł wrócić do kraju. Tam poznał młodego Dalai Lamy i dostał lekcję od młodego Dalai Lamy, no mniej więcej tak ta fabuła wygląda, ale wiecie, Dalai Lama, Tybet, no nie, takie filmy tutaj nie przychodzą, a do tego ten film był na tyle mocny i na tyle uderzył tutaj w ten chiński rząd, że postanowili zbanować samego Brada Pitta, żeby on też nie mógł wjechać do Chińskiej Republiki Ludowej i nie może do teraz. A to już jest prawie 20 lat. Druga taka osoba to jest również aktor, to jest Richard Gere. Nie wiem, czy wiecie, ale Richard Gere jest buddystą zdeklarowanym. To znaczy, że podąża za filozofią buddyzmu, a duchowym przywódcą buddyzmu jest Dalai Lama. Jeżeli ktoś otwarcie mówi, że podąża za Dalai Lamą, no to nie, no to nie może przejść. Komunistyczna partia Chin i Dalai Lama się nie lubią, nie przepadają za sobą. Także wydaje mi się, że jakakolwiek osoba publiczna, która powie, że jest buddystą i podąża duchowo za Dalai Lamą, kolejną osobą jest osoba z branży muzycznej, czyli Björk. Nie wiem, jak to się czyta, bo nie znam islandzkiego. Taka islandzka tekściarka, piosenkarka, no ogólnie muzyczka, artystka, muzyczna artystka. Co ciekawe, Björk miała już swój koncert w Szanghaju w roku 2008 i na tym koncercie krzyknęła wolność dla Tybetu. Chiński rząd uznał, że złamała prawo i dostała zakaz jakichkolwiek następnych aktywności w Chińskiej Republice Ludowej, dokładniej w Mainlandzie, czyli w Chinach kontynentalnych. Nie może tutaj więcej dać koncertów. Kolejną osobą jest Sharon Stone. Sharon Stone po trzęsieniu ziemi w 2008 roku w prowincji Sichuan w Chinach, bodajże na festiwalu w Cannes, powiedziała, że nie podoba jej się, jak rząd chiński traktuje Tybetańczyków, bo nie lubi, gdy ktoś jest niemiły dla innych ludzi. No, załóżmy, że rząd chiński jest niemiły i nieuprzejmy dla Tybetańczyków. Także no jakakolwiek krytyka rządu chińskiego ze strony jakichś tam celebrytów zagranicznych nie jest mile widziana. Także Sharon Stone również ma zakaz wjazdu na terytorium Chińskiej Republiki Ludowej. Następna osoba to postać dość kontrowersyjna, aczkolwiek w bardzo szerokim kręgu znana, Miley Cyrus. Nie wiem, czy podejrzewacie, za co Miley Cyrus ma bana na Chiny. Pewnie nie. To jest bardziej błahy powód, niż Wam się wydaje. Miley Cyrus nie ma bana za krytykowanie rządu, czy za wspieranie Tybetu, czy nie wiem, za podążanie z Dalai Lamą. Nie, nie, nie. Miley Cyrus ma bana dokładnie za to zdjęcie. Tutaj jest młoda Miley Cyrus, jeszcze długie włosy na jej głowie, brązowe. Jak widzicie, Miley Cyrus, jej znajomi i jak jeden Azjata, Miley Cyrus zrobiła sobie takie skośne oczy na zdjęciu. Ja tak nie będę robić. I to się nie spodobało amerykańskim Azjatom, to się nie spodobało azjatyckim Azjatom, to się nie spodobało w ogóle Azjatom. Azjaci stwierdzili, że to jest takie bardzo stereotypowe postrzeganie i to jest taki bardzo obraźliwy gest, no. Zresztą Azjaci nie mają takich oczu, nie wiem, co to w ogóle jest, czemu tak ludzie myślą. I to zdjęcie dotarło również do komunistycznej partii Chin. Stwierdzili, że zbanują Miley Cyrus, bo zrobiła takie oto skośne oczy na zdjęciu. No ale Azjaci byli urażeni tym zdjęciem. Także uważajcie, co robicie na zdjęciach. O Harrisonie Fordzie wspomniałam już w poprzednim vlogu. Harrison Ford również wspiera Tybet, więc również nie może przekroczyć granicy Chińskiej Republiki Ludowej. Kolejna postać to jest znowu postać kontrowersyjna. Artystka Lady Gaga. Lady Gaga dostała bana, zaraz Wam powiem za co, bo aż zapisałam to, co powiedział przedstawiciel Ministerstwa Kultury w Chinach. Otóż,
Her music was creating confusion in the online music scene and damaging the country's national security. To znaczy, że Ministerstwo Kultury stwierdziło, że muzyka Lady Gagi zagraża bezpieczeństwu kraju i tworzy jakieś takie zamieszania na internetowym rynku muzycznym. Jakby ja nie rozumiem, jak, w jaki sposób kontrowersyjna artystka ze swoimi kontrowersyjnymi piosenkami i teledyskami może tworzyć zagrożenie dla bezpieczeństwa kraju. Ale dobrze. W jej przypadku nałożono bana na konkretne utwory. To było Marry the Night na pewno, The Edge of Glory, Judas i tam jeszcze kilka innych. I w tamtym czasie nie wyszła w Chinach jej płyta Art Pop. Co ciekawsze, po 3 latach ban został zdjęty i jej płyta Art Pop w końcu wyszła. Ale ona została objęta licznymi restrykcjami. Po pierwsze, okładka została trochę ugrzeczniona. Po drugie, na tej płycie była taka piosenka o nazwie Sex Dreams i tytuł został zmieniony na X Dreams. I ostatni artysta to jest Jay-Z. Dlaczego Jay-Z nie może się promować w Chinach i dlaczego nie może dać tutaj koncertu? No dlatego, że chiński rząd robi coś, czego nie zrobili organizatorzy festiwalu Young Fest w Kraśniku. To znaczy zaprosili Tedego na festiwal dla dzieci i młodzieży, nie pytając, co on tam będzie śpiewał, rapował czy coś. Chiński rząd poprosił Jay-Z o to, aby przesłał im teksty swoich utworów, a oni je przeczytali i stwierdzili: no słuchaj bracie, weźcie tu nawet nie przyjeżdżaj, bo nie masz czego u nas szukać. Po prostu cenzorzy uznali, że jego muzyka, jego utwory są zbyt wulgarne i no tak czy tak nie będzie mógł ich zaprezentować na koncercie, także no bez sensu, żeby w ogóle przyjeżdżał. I to tyle. Tych artystów jest oczywiście o wiele, wiele więcej, no ale ci są tacy najbardziej znani i na pewno te nazwiska kojarzycie. Dlatego takich wybrałam. Najczęstsze przyczyny to są oczywiście wspieranie Tybetu, Dalai Lama, czy tam krytykowanie chińskiego rządu, ale jak widzicie, można polecieć też za zrobienie sobie skośnych oczu na zdjęciu. Jeżeli film Wam się podobał, to możecie dać łapkę w górę albo subskrybować kanał. Wpadnijcie też na grupę, bo jakiś czas temu utworzyłam grupę dla moich widzów i tam czasami wcześniej publikuję linki do filmów. Pytam o coś widzów albo podaję różne informacje też trochę wcześniej niż normalnie podaję na fanpage'u. Dzięki za oglądanie, na razie!